Siemano widzowie, wpadłem na genialny pomysł, co mógłby zrobić Zarząd Główny, żeby jeszcze wyciągnąć z nas trochę kasiorki. My też się oczywiście możemy do tego dołożyć, żeby trochę wspomóc Polski Związek Wędkarski, szczególnie właśnie Zarząd Główny, żeby no tam zasilić ich trochę kasy, bo na pewno jest straszna bieda. Co zresztą tam no nieraz nam mówili, jakieś podwyżki muszą robić. Po co to komu? No, po co robić podwyżki i nas wkurzać, jak można w bardzo fajny sposób zarobić trochę kasy, to jest bar sposób, który już funkcjonuje, więc ja się w ogóle dziwię, że nikt jeszcze do tej pory nie wpadł na to. Tym bardziej, że ostatnio dużo się mówi właśnie o tym, żeby ten zjazd delegatów, nadzwyczajny krajowy zjazd delegatów, transmitować na żywo. I tutaj właśnie znajduję bardzo fajną okazję, żeby trochę przytulić parę groszy. Myślę, że my też byśmy byli zadowoleni, bo czulibyśmy się myślę na pewno bardzo fajnie, że możemy związek wesprzeć dodatkowym czymś, dodatkowymi pieniędzmi zasilić, a i oni by się pewnie cieszyli, no bo mogliby sobie tą kaskę na przykład przepierdolić na jakieś dietki czy na jakieś, może, może jakąś kolejną agencję do czegoś tam zatrudnić no podjąć generalnie, może jakiegoś rybaka wiceprezes tam mówił, że się zastanawia, co zrobić, żeby tych rybaków utrzymać nad wodą no ja myślę, że trzeba by po prostu dać im więcej pieniędzy, jak będą więcej zarabiać, to będą chcieli to robić więc można by te pieniądze na przykład tak spożytkować. A mo, zarybieniach nie mówię, bo na, nie chciałbym, żeby te pieniądze były wydane na głupoty. Na coś takiego fajnego, naprawdę, co by rozwinęło nasze polskie wędkarstwo. Słuchajcie, pomysł jest taki. No, ma być, nie, nie ma być, no, czekamy na odpowiedź, ale no jest. Wędkarze się domagają transmisji na żywo z krajowego, nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów, bo wszyscy chcieliby to obejrzeć. Więc ja proponuję. I to jest całkowicie darmowa porada. Możecie sobie ją wykorzystać, wdrożyć system i po prostu ten pomysł zastosować, żeby tą transmisję zrobić w trybie y, pay per view. Tak jak to się odbywa na przykład na gamach, galach MMA, te Fame MMA i te inne tam. Wiecie, oni tam się tłuką po mordach, rzucają w siebie czymś te konferencje, wyzywają się tam, opluwają się jeden na drugiego, y, krzyczą, przekrzykują się. No, niecenzuralne słowa, generalnie dymy, jak skurwy syn, no zupełnie to samo, co właśnie u nas na takich zjazdach czasami się dzieje. Więc ja sobie myślę, że no, konwencja jest bardzo podobna albo nawet i taka sama, więc czemu by po prostu no, nie zastosować czegoś, co już jest sprawdzone, co działa, ludzie za to płacą, ludzie chcą tego oglądać, ludzie lubią taki, takie emocje, lubią dymy. Lubią, jak ktoś tam komuś coś pociśnie, więc można by to bardzo fajnie wykorzystać i wszyscy by się cieszyli. My sobie byśmy obejrzeli, dodatkowo byśmy mieli tą świadomość, że zasil zasililiśmy kasę PZW, zarządu głównego. Zarząd główny by się cieszył, bo zrobiłby nam fajny show. A do tego jeszcze też by miał jakieś właśnie fajne pieniążki, do tego, żeby gdzieś tam je spożytkować. Słuchajcie, trzy dyszki, niechby takie coś kosztowało. No co to jest dla nas trzy dyszki, nie? Paczka fajek, jakieś piwo. No to sobie raz odmówimy, zapłacimy, a jakie, jakie emocje, nie? No jakby się to fajnie oglądało, to na pewno będzie trwało wiele godzin. Na pewno to się, może nie na pewno, ale pewnie to się przeciągnie do godzin nocnych, więc będziemy mieli fajny, wieczorny i nocny seansik, więc te trzy dychy byśmy odżałowali, a nawet takie trzy dychy, niech to obejrzy no, 5 tysięcy osób, to już mamy 150 koła. 10 tysięcy osób. To jest ile? 300 koła, tak? No to jest całkiem fajna kwota, nie to zobaczcie, ile temu rybakowi by można za to dać. I teraz jeszcze dodałbym do tego, bo może być trochę nudno. Yy, sami aktorzy mogą nas, nam nie wystarczyć. Fajnie zrobić by było takie tło. Yy, publiczność jest po prostu potrzebna, która tam krzyknie, kiedy trzeba, wyzwie kogoś tam, nie wiecie, to nadaje jeszcze, jakby podbija jeszcze te emocje. I ja proponuję, żeby tą listę. Y, która była na tym piśmie mnie, Sebastiana i Satiego rozszerzyć o wszystkich youtuberów którzy gdzieś tam się udzielają w tematach PZW, zresztą nie tylko o wszystkie osoby, które gdzieś tam w mediach społecznościowych na to PZW plują bo my jesteśmy takimi fajnymi krzykaczami y, wielu uważa, że z tego krzyku nic nie wynika no to więc to zróbmy, żeby chociaż wyniknęła atmosfera jakaś z tego krzyku nie? my sobie będziemy na tej gdzieś tam siedzieć sobie jako publiczność Niech tam sobie ktoś chodzi. Jak kiedyś były takie, że aplauz i wtedy wszyscy klaskali, no to tutaj niech sobie chodzi jakiś pan czy pani z, taką, z takim napisem, na przykład dymy. I jak my to zobaczymy, to my wtedy będziemy drzeć mordy. Będziemy drzeć mordy, to wszystko będzie słychać. No tam delegaci będą na to reagować. To naprawdę mogłoby być bardzo fajne show. Więc ja bym tutaj jeszcze właśnie to rozszerzył. Poszedłbym jeszcze w tą publiczność, żeby jeszcze, jeszcze wzmocnić tą atmosferę. A my już od tylu lat krzyczymy, że już mamy w tym wprawę. Nie? Epitetów znamy wystarczającą ilość. No, wiemy, wiemy jak to robić. My na YouTube jesteśmy profesjonalistami w tym względzie, więc wiemy jak to robić. Ale jakby się okazało, że nasze darcie pyska to mogłoby być jeszcze trochę za mało, to bym proponował stworzyć jeszcze taką specjalną lożę dla takich wędkarzy którzy chcieliby przyjechać, chcieliby dać trochę upust swoim emocjom, ale może nie za bardzo się tam gdzieś udzielają w mediach. Można by stworzyć taki nabór, kilka takich pytań kontrolnych, takie kryterium, kto się ewentualnie do tego nadaje. No wiadomo, że będą się nadawać ci, co potrafią bardzo ładnie rzucać kurwami i chujami, wstać z krzesła, kiedy trzeba, pierdolnąć ewentualnie jakimś stołkiem tam w, to, w, to, w tych delegatów, Pierdolnąć ewentualnie jakimś stołkiem tam pod scenę, nie? żeby coś się działo. Bo no, sami youtuberzy to mogłoby to być odebrane, że jest jakaś ustawka, że my zostaliśmy opłaceni. E, no, oczywiście my za to żadnych pieniędzy nie weźmiemy, bo nam to po prostu sprawia przyjemność, ale wiecie, tak, żeby to wszystko było naprawdę naturalne, żeby każdy widział, że wszyscy są tutaj naprawdę y, spontanicznie, to jeszcze proponowałbym właśnie dołożyć tą lożę takich. Wędkarzy nie udzielających się nigdzie, którzy też tam chcieliby sobie trochę pokrzyczeć. Uważam, że naprawdę mega show można by z tego zrobić, zarobić kasę, a przy okazji też wędkarze by wiedzieli, jak ten zjazd delegatów przebiegł. Bardzo fajna sprawa. Nad sceną bym tylko popracował, bo z reguły na tych zjazdach, zebraniach to tam, wiecie, te napisy, tam logo wisi, nie, takie to wszystko jakieś czerstwe. Ja to bym tak tam z tyłu, takie sieci rybackie rozwiesił jakieś ryby tak, powieszone za ogon, jeszcze żeby tak krew z nich pakapała, nie? to by dodało to dramatyzmu, to by, to by jeszcze te emocje podkręciły, wiecie, no wystrój też jest ważny, nie, myślę, że jeżeli chodzi o sieci rybackie, jakieś ryby martwe, trochę wędzonych bym porozrzucał, to tam na pewno w PZW znajdzie się ktoś, kto takie rekwizyty może załatwić, także... Jeżeli pomysł przejdzie, to prosiłbym, żeby to zorganizować, żeby to tam też się na tej scenie pojawiło, bo tak, żeby poczuć klimat, żeby poczuć klimat tego wędkarstwa takiego naszego, nie? A, no jeszcze byłby ktoś potrzebny, kto by telebimy załatwił. Ja myślę, że to jest do ogarnięcia, bo pamiętajmy, że praca w związku opiera się w stowarzyszeniu, w PZW opiera się na pracy społecznej, więc myślę, że społecznie też by ktoś ogarnął takie fajne telebimy i na nich moglibyśmy wyświetlać na przykład też live, na przykład aktualnie, jak rybacy pracują na jeziorach mazurskich, żeby to się gdzieś tam wyświetlało, jak ściągną te sieci, te ryby wyciągają, to by też takie fajne było. Tak bym to widział, słuchajcie. No i generalnie, to jakbyśmy tak naprawdę chcieli trochę wkurwić towarzystwo, to, to przede wszystkim trzeba by zadbać o to, żeby te trupy, te co będziemy wywieszać, żeby to były ryby szlachetne. Pstrągi, na przykład. Pstrągi potokowe. Ja to tak widzę, nie? Pstrągi poto potokowe w drugiej kolejności sandacze. Metrowe szczupaki moglibyśmy od kogoś pożyczyć, bo nie wiem, czy w naszych wodach jeszcze takie pływają, ale na przykład gdzieś z zagranicy moglibyśmy ściągnąć i jest trochę czasu. Myślę, że też ktoś by społecznie te ryby do nas przywiózł. Taki jest pomysł, moi drodzy. Oczywiście w tym wszystkim, żeby wam nie zabrakło dystansu do tego pomysłu. Pozdrawiam, Nara.